Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, właśnie zabieram się za nagrywanie dla was filmu, bo dosłownie za jakąś godzinę wychodzę do pracy. Także mam nadzieję, że się wyrobię i że nagram dla was całkiem długi odcinek. Ostatnio byliśmy w tym całym sklepie z różnościami. Mamy tutaj kapłana Adanosa. Patracjana konkretniej. Możemy z nim porozmawiać i przy okazji okraść go. Witaj. Witaj, młodzieńcze. Nazywam się Patracjan i jeśli tylko potrzebujesz z czymś pomocy, to chętnie ci jej udzielę. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy kapłanami Adanosa. Dbamy o utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy oraz sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. Mhm, jasne. Zwiększysz moją magiczną moc? Synu, nie mogę tak po prostu nauczać o sekretach magii kogoś, kto nie jest nowicjuszem. A w zamian za datki byś mnie czegoś nauczył? Owszem. W zamian za datki mógłbym ci pokazać, jak zwiększyć swoją moc magiczną. Pobłogosław mnie. Oczywiście, chłopcze. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Idź w pokoju, synu. Super. Co nowego? Modlę się do Adanosa, by ta wojna jak najszybciej się skończyła. Słudzy Inosa i Beliara niestety nie potrafią pojąć, jak niszczycielskie są ich konflikty. No to prawda, mieliśmy przykład już kapłana Inosa, jak to wszystko wygląda. Przychodzisz modlić się do Adanosa? Zapomnij! On słucha tylko dobrych, pracowitych ludzi. Jeżeli chcesz kimś zostać w tym mieście, to musisz przede wszystkim pokazać to czynami. Jezu, babo, weżesz się, opanuj. Okej, mamy kaplicę i mamy więcej magów wody. Hej. Kolejna kradzież trudna. Witaj. Witaj, chłopcze. Potrzebujesz pomocy duchowej? Rady? Jestem Laudus i chętnie ci ich udzielę. O kurde, widzę, że możemy sporo pogadać. Powiedziano mi, że zajmujesz się runami. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem zaginionych run i sprowadzaniem ich do klasztoru. To święte przedmioty i nie powinny leżeć i gnić w ziemi. Za każdą runę dam ci kilka zwojów magicznych, zawierających to samo zaklęcie. Mhm. Czemu runy można znaleźć w tak różnych miejscach? Odpowiedź jest prosta. Magowie to też ludzie. Tak jak wszyscy padają ofiarami kradzieży, zdarza się też, że podczas zbierania ziół napadnie ich z zaskoczenia jakaś niebezpieczna bestia. Wiele run znaleźć również można w starych grobowcach. Zgodnie z tradycją magowie często byli z nimi chowani. Niektórzy traktują nawet runy jak ozdoby do domu i próbują je kolekcjonować. Chyba nie zdziwi mnie już żadne miejsce, gdzie znaleziono runę. Ciekawe. Pokaż mi. Mamy handel. Czy ty coś ciekawego masz? Masz kolejne książki do nauki, kręgów, no ale nie potrzebuję. Runa teleportacyjna do kapliczki Adanosa w mieście Archolos. To się przyda. Od razu to kupujemy. Co prawda teraz straciłam sporo złota, ale to będzie bardzo przydatne. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Pewnie niewiele ponad to, co już wiesz. To duża i piękna wyspa. Stolica wschodniego archipelagu. Niestety obfitująca również w wiele niebezpiecznych miejsc. Od wielu lat należy do królestwa Myrtany, ale zanim została podbita przez Maksyma Robarytę, zamieszkiwał ją lud Wolfzaka. A przynajmniej taką nazwę nadali mu historycy. Sami nazywali siebie inaczej. Tutejsza ludność uwielbia historię o Wolfzaku i jego synach. Ale ile jest w nich prawdy? Pewnie niewiele. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa, próbującymi żyć zgodnie z jego wolą w tym brutalnym świecie, rozdartym konfliktem sług Inosa i Beliara. Patrząc na ich obecne zmagania,
Trudno mi sobie wyobrazić, że jeszcze 30 parę lat temu ich walki były sporadyczne. Niestety, paladyni postanowili całkowicie wyplenić istoty wyznające Beliara, niszcząc dwie z czterech ich głównych świątyń. Ich intencje może i były szlachetne, ale zapoczątkowały stałą i niekończącą się wojnę, a ludziom wierzącym w sprawiedliwość trudno jest odnaleźć się w takich warunkach. No cóż, to prawda. Nauczysz mnie czegoś o magii? Chłopcze, magia to trudna sztuka, której opanowanie jest możliwe tylko dzięki wieloletniej nauce, pokornej i wymagającej, ale dającej człowiekowi ogromne możliwości. Właśnie dlatego dawno temu podjęto decyzję, że będzie się jej nauczać tylko w klasztorze. Zostań nowicjuszem, a poznasz jej tajniki. Jasne, rozumiem. A co słychać? Co słychać? Brakuje nam ludzi do pomocy ubogim, ale z łaską Adanosa trafimy do wszystkich, którzy jej najbardziej potrzebują. No dobrze. Super. To teraz tak, sprawdźmy jeszcze pozostałych magów. Mamy też jakieś pulpity przy okazji, więc przeczytajmy. Trochę expa powinno wpaść. Tom drugi, porządek rzeczy w świecie. Możecie sobie oczywiście poczytać. Czy po tej stronie nie było żadnego miejsca do czytania? Widzę, że nie. Zróbmy pierwszą F5 dzisiaj, bo jeszcze nie robiłam. Tak, i widzę, że mamy tutaj teleportacyjny krąg. Dziwne, bo podobny pentagram był w tej kapliczce Inosa, a tam nigdzie nie było runy. Hej, ty! Witaj, magu. Co? Kto? O nie! Nie, 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 nie! Tylko nie to! I cała praca na nic! Niech to! Ty! Dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem... Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy! Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia! To może ja sobie już pójdę. O nie! Absolutnie! Tak łatwo się nie wywiniesz. Ty to spaprałeś i ty to naprawisz. A jeśli odmówię? To Roderick będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. Chyba nie mam wyboru. Nie masz. Dobrze, to wytłumacz mi chociaż, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Widzisz tę kacz z wodą? Nie uszło to mojej uwadze. Za pomocą zaklęć próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki z wody. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, sama z siebie nie... W tym cały sens, żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt, niezależnie czy je dotykasz. Ty nimi rzucasz. To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. I udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. Dlaczego akurat perły? Bo mają kształt idealnej sfery. Już ci mówiłem. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. Dobrze, zrozumiałem. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź, ukradnij, zabij kogoś. Nie wiem, masz przynieść mi 8 sztuk. Gdzie je znajdziesz? Nie bardzo mnie to obchodzi. W takim razie idę ich szukać. Jezu, ale nawiedzony mak tego, wody. Super po prostu. Stołu alchemicznego to ja nie chcę, ale kolejny regał na książki. Jak najbardziej, bo to darmowy exp. Tu jest jakiś zwykły randomix. Dobra. Czyli kapliczkę Adanosa w tym mieście mamy również z głowy. Przejdźmy się dalej. Oczywiście, możemy sobie wyjąć telekinezę, bo coś czuję, że może coś tutaj być. Ale widzę, że nic tutaj nie ma. Mamy najemnika. Mamy obywatela. Tutaj w sklepie z różnościami już byliśmy. Tutaj jest jakaś balna z wodą. Dobra. A tutaj niczego nie ma? Właśnie? No jest dżin. Oj, skórzany mieszek.
No to zabieramy. Super. I teraz sprawdźmy sobie resztę tego miejsca. Mamy strażnika miejskiego. No widzę, że schodzimy coraz bliżej portu. Jeszcze możemy zerknąć tutaj, czy coś jest ciekawego. Odyseja, kartograf. Okej. Fajnie. No, tylko gdybym mogła wejść. Dość prosta kradzież. Czym się zajmujesz? Nie jesteś stąd, prawda? Jak to poznałeś? Po prostu każdy mieszkaniec miasta wie, że jestem kartografem. Jeśli chciałbyś kupić jakąś mapę, tylko powiedz i przygotuj sakiewkę. Pokaż mi. Jasne, możemy zobaczyć. Mapa kanałów. O kurde, to jest dopiero interesujące. Resztę map to już mamy. Zresztą jedną mu ukradłam, także pozdrawiam. Możemy się jeszcze przejść tutaj na górę, ale już tutaj byliśmy. Zresztą sami powinniście za chwilę zauważyć. No właśnie, byliśmy i tam, i tam. Tutaj te dwie siostry mają ten sklep alchemiczny. Tutaj chciałam zejść wcześniej, ale postanowiłam iść tamtędy naokoło. I w sumie dobrze, że tak zrobiłam. Dobra, wydaje mi się, że możemy iść już w stronę portu. Niczego już chyba więcej tutaj nie znajdę. Nie wiem, gdzie jest ten cały Syreni Lament. Prawdopodobnie jest w porcie, tak samo jak ten burdel chyba. Ale cholera wie, nie wiem. Tutaj niczego nie ma. O cholera, jasna. Tam jest skórzany mieszek na rusztowaniu. A to ciekawe. Dobra, tutaj też mogłam sobie zejść. Tutaj jakaś zwykła chyba chata. Jak najbardziej. I to chyba pusta. O proszę, możemy wejść na górę. Ktoś tutaj mieszka w teorii. W praktyce nikt się nie pruje, że tu wlazłam, więc to trochę dziwne. Co tam robiłeś? Okej, dobra, jednak się ktoś pruje. Wow. Ho, wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota, ale jak będziesz sypiał w karczmie lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskiej. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Co ty na to? O kurde. Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta. Wyczuwam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać, gdy będziesz leżał mokry i zmarznięty w rynsztoku. Chwila. Serio, tak po prostu? Jak? Bruk wygodny? O kurde, ty marynarzu wredny, cholera. Kupiłam tą chatę, ale nawet nie mam tyle złota przy sobie. Czego tutaj węszysz? No, dobra, dobra, już wychodzę. Chciałam tylko zobaczyć, co tu można znaleźć, ale... Okej, no tutaj chyba byliśmy mniej więcej, tak pi razy drzwi. Pi razy oko. Dobra, może główna jakaś ścieżka, cokolwiek, może będzie trochę lepiej. Nie mam pojęcia. Ogólnie to trochę szkoda tej chaty, ale trudno. Wątpię, że taka chata kupiona od zwykłego marynarza się na coś zda. Wyglądasz na zmartwionego. Zajrzyj do mrocznych tajemnic. Tam zaznasz wielu przyjemności i zapomnisz o kłopotach. Dobrze, dziękuję pani kurtyzano. Tutaj panie oczywiście sobie ubijają coś.
Okej. Czy ja coś znajdę w tym porcie? Dobre pytanie. Byłoby świetnie. Posiłek. Jestem zajęty. No dobrze. W porządku. Pracuję niemal przez cały dzień. Tutaj też jakoś tak... Mamy przewodnika. I to jest ten, który jest pijany. Znacie się... Gdzie idziemy? Zaprowadź mnie. Weźmy sobie na przykład, nie wiem... Niech będzie plac rybny. Na plac rybny. No to w drogę. No ewidentnie widać, że chłop jest pijany. Chwila. Mamy wpis w dzienniku, więc to też jest jakiś plus. Pijany przewodnik. Ten facet faktycznie jest pijany. Mogę wracać do Otmara. Przewodnik pewnie nawet nie zauważy, że mnie zgubił. No dokładnie, dlatego nigdzie nie będziemy z nim szli. Tutaj jacyś zwykli robotnicy. Okej, okay. A tutaj? Handlarz. Pokaż. Okej, okay. co to jest? Smażone szczypce kraba. Uuu, ciekawe. No dobra. Chłopcze, chcesz stać się prawdziwym mężczyzną? Odkryj mroczne tajemnice i pokaż, ile jesteś wart. Ta kobieta wygląda bardzo dziwnie, nie żeby coś, ale... Masz dziwne rysy twarzy. Także wolałabym nie. Dobra, trochę jedzonka tutaj było schowane. I w sumie to tyle. Na to rusztowanie bym w sumie wlazła, bo tam był skórzany mieszek na samej górze. Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Możemy spróbować. Dobra, jednak nie próbujemy. Przynajmniej nie w ten sposób. Zgubiłam pana przewodnika, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Pijany przewodnik. No nieźle, przewodnik po prostu położył się na ziemi i zasnął. Pora wrócić do Otmara. Jak to? Gdzie? Okej, okay, nie widzę niby, gdzie się położył, ale dobrze. Super po prostu. Tutaj znowu jacyś robotnicy. Ciekawi mnie, gdzie jest ten cały Syreni Lament, ale skoro tak się nazywa karczma, to znaczy, że ona musi być gdzieś w porcie. No bo wiecie, woda, syreny, no w ogóle południowcy, witam. Robotnik, robotnik, robotnik. Taki trochę ubogi ten port. Tu jakiś handlarz. Klient, nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Trudną kradzież najpierw. Pohandlujmy. O, bardzo gruba ryba. Masz przepis, którego nie mam. Wędzona ryba ziołowa. Niech będzie. Masz też dwie perły, ale perły to znajdziemy, coś czuję. Kluski z goblinimi jagodami. Premia do zręczności 3, od nowa punktów trafi 500? Co to jest za żarcie? 1500 sztuk złota to kosztuje. Dobra, jeszcze się zapytam. Chwila. Jak leci twój interesik? Jak leci? Ta cholerna wojna daje mi się we znaki. Już nawet nie mogę odwiedzić rodziny mieszkającej w innej części archipelagu. No cóż, no co ja ci poradzę, stary? Tak, tutaj są oczywiście sprzedawcy ryb. To przecież oczywiste. A tu jest pan przewodnik. Ty żyjesz w ogóle, stary? Super. Dobra, sprzedawco ryb. To przecież oczywiste. Chcę kupić. Bardzo. Masz też jakieś przepisy. Smażone skóry rybne, grzaniec ognika, polewka z rzecznego mirtu i tutaj ryba w cieście piwnym. No bierzemy oczywiście wszystkie przepisy. Co prawda mam troszeczkę szczupłą sakiewkę, ale tu nic. Tablica ogłoszeń. No chyba raczej już nic na niej nie znajdę ciekawego. Ej, ty. Tutaj kolejny sprzedawca ryb. Chcę bardzo. Smażone ostrygi z zębatym zielem, śledź korzenny, tego jeszcze nie mamy. I kotlety rybne z ognistym zielem. Okej, okay, no i fajnie. To co, może najpierw pójdziemy w którą stronę? W tamtą? O Boże.
czy w drugą, nie wiem. Może chodźmy na razie tędy. Ale fajnie, przynajmniej znaleźliśmy targ rybny. Niemożliwe. Nie sądziłam, że to się uda. Ten przewodnik, Boże. Piękne, piękne. Tego nie robić. Strażnik miejski, Warin. Hej. Trudna kradzież. Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym porcie. Nadchodzą złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrdańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolus. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Okej, czyli ty był kapitanem. Kim jesteś? Nazywam się Warin. Jestem handlarzem. Albo nie? Współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? Jak się masz? Jest coraz gorzej. Najpierw zarekwirowali nam okręty. Co będzie następne? Siłą wcielą nas do armii? Oj, nie wiem, stary, ale widzę, że masz przerąbane. Dalej nie znalazłam burdelu. Czy też w ogóle chcę go szukać, nie? No cóż, tak czasami bywa. Dalej nie znalazłam Syleniego Lamentu. To są dwie rzeczy, których dalej nie znalazłam. I dalej nie wiem, gdzie one są. W tym mieście. Już tu łażę i łażę. Sprawdźmy, czy coś tutaj jest do wzięcia jeszcze. Jest tam młotek na końcu. No, im głębiej do tego miasta się wchodzi w stronę wody, tym gorzej. Tutaj oczywiście są strażnicy, którzy w cutscence, gdy próbujemy płynąć do miasta, nas zastrzelą. Duster. Hej. Trudna kradzież. Kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych, ale w razie potrzeby pomagam też obywatelom. Jak się masz? Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. No, jest w tym jakiś fakt. Orkowie tego nie mają. Przynajmniej nie umieją tego obsługiwać. Dobra, tutaj w ogóle widzę, że niczego nie ma. Chociaż nie powiem też... Rozległe jest bardzo to miejsce. Ten strażnik mnie chyba raz zastrzelił po prostu, jak sobie płynęłam. Tam jest w ogóle plaża. Może na plaży będzie coś ciekawego. Jeżeli nie znajdę tutaj już kompletnie nic, a może tak być, to weźmiemy sobie przewodnika i pójdziemy do Syreniego Lamentu. Ja nie mam w ogóle pomysłu, gdzie może być ta karczma, to miejsce. Może byśmy sobie zeszli na przykład tędy. No, tam w ogóle ostrygi leżą. Nie jestem w stanie tędy wyjść, byłoby super. Jestem, więc zejdziemy tak. W ogóle tam były schody. Nieważne. Kocham siebie. Młotek. I złoto. Super. Dosłownie nic się dzisiaj nie dzieje. O, proszę, kuferek. O kurde. Lewo, lewo, prawo, prawo. Okej. Okay. W kuferku skręt bagiennego ziela, rum oraz lekki topór bojowy. Fajnie, czy on jest lepszy? Niestety nie jest lepszy. Szkoda. Tutaj ktoś jest. O, mamy przewoźnika tym razem. Możemy pozbierać też, wiadomo, te muszle. Więc powinno nam też z tego wydropić jakieś perły. Miejmy nadzieję przynajmniej, że będziemy mieli szczęście na tyle duże. Tam jest Jean. O, proszę, mamy też dwa łowiska. Także spróbujmy wyłowić ryby. W ogóle ciekawi mnie, czy można z jednego łowiska korzystać parę razy. Bo widzicie, teraz znika, ale ono się później pojawia jakby z powrotem. Okej, tutaj już chyba niczego nie znajdę.
Na statek pewnie nie wejdę. Chociaż możemy spróbować. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Marynarze. Widzę, że mogę wejść na statek. Kolejny marynarz w słowiańskim przykucu. Tutaj ktoś jest. Kolejny marynarz. Dobra, chyba nic nie znajdziemy na tym statku. Ewentualnie tam wygląda na końcu, jakby był jakiś kapitan, taki jakiś lepszy marynarz. Ale niestety też zwykłe ma imię. Znaczy imię. Nie ma imienia. Kurde. Dobra, to co? Wejdziemy sobie teraz z powrotem. Te muszelki na razie nie otwieram ich. Mamy ich chyba w ogóle też parę, więc... To może być dobry deal. Tutaj mamy pracownika dźwigu. Hej, mam dużo spraw na głowie. Okej, fajną masz nazwę, że coś robisz takiego. Zdarzenie na morzu, stocznia. To też jest nazwa modyfikacji. Witam pana robotnika, numer 1, numer 2, numer 3. Tutaj chyba śpicie, nie? Czy nie? Nie, tu jest Doug. Hej. O Boże. Czym tu się zajmujesz? Jestem szefem tej pięknej stoczni. Mówię ci, w całym królestwie nie ma takiej drugiej. Moim głównym zadaniem jest projektowanie okrętów oraz pilnowanie, by terminy zostały dotrzymane, a zasłużone pensje wypłacone. W latach największej świetności budowaliśmy nawet kilka okrętów wojennych rocznie. Niestety, wielu naszych najlepszych rzemieślników dostało powołanie na front i budowanie nowych okrętów nie przebiega już tak sprawnie jak kiedyś. No jasne. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać kilka sztuczek, jak efektywnie pozyskiwać drewno. Kto wie, może kiedyś będzie jeszcze z ciebie cieśla i na coś się nam tutaj przydasz? Ciekawe. Ucz mnie. O, i to też kosztuje pieniążki. Fajnie. Co u ciebie? Dzień jak co dzień. Drewno coraz gorsze, pracownicy coraz bardziej leniwi, a królewscy coraz bardziej nas popędzają. No, z tym to trochę słabo. Fajnie, że on może nas uczyć tego wydobycia na lepszym poziomie. Natomiast nie mam na razie za bardzo na to pieniędzy. Wydałam na tą kradzież kieszonkową przecież całkiem dużo. Ale myślę, że się opłaciło, bo powinno nam się teraz niby z naddatkiem w sumie zwrócić. Strażnik miejski. Tutaj mi się coś podświetliło. I zniknęło teraz. Robotnik. Dobra, to widzę, że chyba... No tak, bo tam jest dalsza część portu. Czyli wyszłoby na to, że to właśnie po drugiej stronie znajduje się Sreni Lament i ewentualnie burdel, tak? Bo nie widzieliśmy ani jednego miejsca, ani drugiego. Ten przewodnik, nie mogę, stary. Obywatelka, witaj. Strażnik miejski. No i co, i teraz do góry czy na dół? Dobre pytanie. Pracownik dźwigu. Południowcy, obywatel... Coś się w ogóle dzieje ciekawego w tym porcie? To był przewodnik? Tak. W teorii mógłby mi pomóc, nie? Ale w praktyce wolę się rozejrzeć sama. Tutaj, czy ktoś ma imię jakieś? Jest przewoźnik znowu. Na łódkę może nie będę wchodzić. Ale widzę, że jesteśmy na w miarę dobrej drodze. Tam się jakoś ładnie światełka świecą. Ogólnie to nie sprawdzałam też mapy już przez dłuższy czas, także za chwilę sobie zajrzymy. No okej, widzę tutaj znaczek karczmy, więc to jest prawdopodobnie miejsce, którego szukam. Boli mnie tylko fakt, że nie znalazłam na przykład tego miejsca, gdzie siedzi Frida. Strażnik miejski Rekon. Hej. Cześć. Chwilowo, nie mam czasu. Co tutaj się dzieje? Ramona. Hej, ty. Czego chcesz, młody? Nie widzisz, że dorośli ludzie próbują tutaj załatwić ważną sprawę? Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś, rozsądny. Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w... odpowiedni sposób, co? Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w, powiedzmy, dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar.
O kurde, co tu się dzieje? Honor robotnika. Okej, okay. A co to za zadanie jest, przepraszam? Dlaczego ja nie chcę iść teraz do koszar? Się musiałam wpieprzyć, nie? Chciałam iść do karczmy. I chciałam iść do burdelu, jakkolwiek się to nie brzmi. Bezdomny, witam. Wow, co ty stary robisz? Okej, okay, wow, o kurde, wiem gdzie jestem. To dobrze chyba. Nie rozumiem tylko, gdzie są na przykład mroczne tajemnice. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Dobry panie, udzieli mi pan pomocy? Mhm. O co chodzi? Sztuka złota. Tylko tyle potrzebuję. Poratuje mnie pan? Aż. Trzymaj. Dobra, dobra, stary, bo nie mam czasu. Wiecie, tam sztukę złota to ja mogę tym bezdomnym dać. Gorzej jakby chcieli dziesiątkę. Albo piątkę, ale sztuka złota. Nie przeszkadza mi to, żeby im dać. O Jezus. Co tutaj się dzieje w ogóle? Co ja robię za zadania? Nie wiem, co ja robię. Ale niech będzie. Wiecie co, chyba wezmę przewodnika po tym wszystkim. Bo obeszliśmy większość miasta, a ja dalej nie znalazłam dwóch najważniejszych punktów. A szczególnie jednego, fabularnego. Od paru odcinków już. Jezus, no, co tak... To miasto jest ogromne. Biegniemy do tych koszar i biegniemy. Dobra, jesteśmy na szczęście. Chwila. Mhm. Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Praca przebiegała bardzo sprawnie, aż do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra. Żeby wyrobić się przy pierwotnych założeniach czasowych, musiałabym wynająć dodatkową ekipę robotników. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek. Doprawdy. Dla mnie to prawdziwy koszmar. Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście. Brakuje w nim części koła zębatego. Mówiąc konkretnie, zostało wyrwane siłą. Było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie wiem, kto to zrobił. To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety. Rzeczowych dowodów nie mam, jednak ręczę słowem, że nie kłamię. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu i robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy, Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Okej, okay, mamy jakieś śledztwo? Honor robotnika.
Co panowie wiedzą o sabotażu dźwigu portowego? My? Nic. No, prawie nic. Może lepiej ja będę mówił, co? Jak chcesz. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, jednak jesteśmy uczciwi. Dostajemy zapłatę za operowanie dźwigiem, nie jego uszkadzanie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum, po co mielibyśmy sobie dokładać roboty przy ciągle takim samym wynagrodzeniu? Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Zajęci byliśmy. Skrzynki tachaliśmy. Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić, że nie mielibyśmy nawet kiedy uszkodzić tego dźwigu. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki pracy. Chce się zemścić. To tyle w temacie. Kto według was uszkodził dźwig? Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło, albo stwierdziło, że taka część jest cenna na czarnym rynku. Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą, no ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o takie działanie. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy, trzeba iść w plener. Pójdę, proszę się nie martwić. Bez dowodów nikogo się w tym mieście nie zamyka. Zanim jednak znajdę sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. W razie czego musicie szybko wrócić tutaj, do koszar. Jasne? Jak słońce. Mamy wynajęty pokój w karczmie portowej. Więc jakbyśmy byli potrzebni, to będziesz mógł nas tam znaleźć. Dla ciebie drzwi będą zawsze otwarte. No dobrze, honor robotnika. Mamy... Jak to mogą odejść wolno? Czy ja się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni. Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. To doprawdy nie do pomyślenia, że rozsądni ludzie muszą... Do rzeczy, o co chodzi? Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Nieźle podburzyli moim pracownikom morale, więc mogą wykorzystać zwolnienie do dalszych partyzanckich działań. A co będzie dobrym powodem? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej towar. Zażądam od nich takiej kwoty, że w życiu tego nie spłacą. Dostarcz mi haki na tę dwójkę, a bez wątpienia ci się odwdzięczę. Jezu, laska, ty jesteś chora. A jeśli są niewinni? Winni, niewinni, trzeba ich ukarać za całokształt. Ta sprawa może być świetnym pretekstem do przykładnego trzepania futerka. Pamiętaj tylko, że do spłaty moich kosztów zostaną prawnie zobowiązani dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć mocne dowody. Jak rozumiem, w razie czego mam pomóc tym dowodom się znaleźć? Ty to powiedziałeś. Pamiętaj tylko, że jeśli zaoszczędzę na robotnikach, to będę miała więcej pieniędzy dla ludzi, którzy dobrze dla mnie pracowali. O Jezu. Jakiś pomysł, co byłoby dobrym hakiem? Jakbyś na przykład znalazł koło zębate przy jednym z nich, zwłaszcza przy tym głupszym. Jak mu tam, Rekon chyba? Przydałby się też jakiś świadek. Tych akurat wyjątkowo łatwo znaleźć. Coś wymyślisz. Liczę na twoją inwencję. Zobaczę, jak to będzie. Tylko pamiętaj, młody, bądź rozsądny. Warto mieć we mnie przyjaciela. Bez wątpienia. Do zobaczenia. Jezu, ale powalona baba. Dobrze, moi drodzy,
To by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek i lecę do pracy. Także, no cóż, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach, gdzie zajmiemy się zadaniami pobocznymi i znajdziemy wreszcie Syreni Lament. Trzymajcie się i cześć!